Dzisiaj informacja na temat naszych planowanych działań związanych z tym miejscem. Dzisiaj tutaj jest parking, natomiast co sobotę odbywa się tu kooperatywa spożywcza, targ spożywczy dla mieszkańców Opola i województwa opolskiego, którzy bardzo licznie odwiedzają to miejsce. Tutaj telewizja publiczna już była na tym miejscu, robiła materiały na ten temat. Pełno ludzi, pełno osób zainteresowanych zdrowym żywieniem. Dlatego też wychodzimy naprzeciw i proponujemy budowę nowoczesnej hali targowej w Opolu, aby odpowiednio przygotować to miejsce, aby kupcy mieli możliwość oferowania swoich ekologicznych produktów w najlepszych możliwych warunkach. Chcielibyśmy, aby taka hala powstała w przeciągu następnej kadencji Rady Miasta. I proponujemy, aby zintensyfikować działania na tę rzecz, bo zdrowa ekologia jest najważniejsza dla wszystkich mieszkańców. W każdym mieście targowisko stanowi szczególne miejsce, gdzie mieszkańcy przychodzą nie tylko po inne produkty niż te, które można kupić w marketach czy w sklepach osiedlowych, ale przede wszystkim mogą tutaj spotkać również mieszkańców Opola, potargować się z nimi, jeśli chodzi o ceny, a przede wszystkim tutaj będzie można kupić produkty regionalne. Szanowni Państwo, na liście produktów regionalnych Opolszczyzna naprawdę ma bardzo dużo ciekawych produktów, nie tylko ze względu na to, że to są zdrowe produkty, ale również z tego względu, że są bardzo tradycyjnymi produktami dla naszej wielokulturowej Opolszczyzny. I myślę, że wiele mieszkańców Opola będzie przychodziło tutaj z ciekawości po zakupy, ale również, żeby spotkać innych, porozmawiać na temat tego, na przykład, co będą gotowali na weekendowy obiad. Są gotowe projekty, które są realizowane we Wrocławiu, w większych miastach. Myślę, że powinniśmy znaleźć takie miejsce, które odpowiednie. No, tak jak Państwo widzicie, no, stoimy na parkingu teraz pełno aut, natomiast w weekendy no, handlowanie z auta, z małych stoliczków to nie jest przyszłość. Chcemy, aby nasze miasto było nowoczesne, przygotowane na wyzwania XXI wieku i aby mieszkańcy i kupcy mieli jak najlepszy standard zakupu, jak i sprzedaży ekologicznych produktów, które są jak najbardziej, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu produkty. Rzeczywiście musimy wygospodarować środki w budżecie miasta. Projekt inicjatywy, to jest sam projekt, to jest około 50-60 tysięcy złotych, później realizacja 700-800 tysięcy złotych. To nie jest kwota, która by położyła budżet miasta na łopatki. Koszt utrzymania takiego miejsca to byłby koszt, w którym partycypowaliby również ci, którzy sprzedają, więc myślę, że tak, jak to ma miejsce w innych miastach i myślę, że nie byłoby to dużym obciążeniem dla budżetu miasta, natomiast byłoby pewnego też rodzaju atrakcją miejską dla tych też, którzy przyjeżdżają do Opola. Czas pokazałby i stopień zainteresowania, jak byłoby to miejsce wykorzystane. Na dzień dzisiejszy planujemy, aby to było w tych dwóch określonych dniach, bo widzimy takie zapotrzebowanie właśnie w tym czasie. Ale myślę, że jeżeli Opolanie przyzwyczailiby się do tego miejsca, to pewnie chcieliby, żeby było otwarte dłużej.